skrzynia biegów. Co to w ogóle takiego jest? Jak to działa? Jakie ma swoje wady? Jakie ma zalety? Jak wygląda w środku? Zaraz Wam to wszystko wytłumaczę i pokażę. Wszystko zaczęło się w momencie, kiedy konstruktorzy firmy Audi Volkswagen, szukając nowych pomysłów, wyjechali na Daleki Wschód. Dotarli tam do kraju o nazwie Chiny. Ich uwagę przykuły takie małe, dwukołowe pojazdy, jednoosobowe lub dwuosobowe, lub dwie osoby plus koza. A nie, to nie ten kraj. W każdym razie przykuły uwagę ich te pojazdy takie, które nie miały zwykłych skrzyń biegów. Otóż, żeby jechać tym wehikułem, jedyne co trzeba było robić, to dodawać gazu. Pomyśleli sobie, to jest to, musimy zbudować taką skrzynię biegów w naszych samochodach. Teraz tak na serio, co to jest CVT, co to jest bezstopniowa skrzynia biegów? W większości samochodów, które jeżdżą po naszych wspaniałych polskich drogach, mamy do czynienia z manualami. Skrzynie automatyczne, bardziej popularne, za wielką wodą, niestety nie u nas. Jest coraz więcej tego, jest tendencja do tego, że ludzie kupują jednak samochody w automacie. Jest to wygodne, fajne, te nowe automaty naprawdę robią robotę o wiele lepszą niż manual, także naprawdę jest to spoko sprawa. Ale wracając do CVT, o co chodzi z tą skrzynią bezstopniową? W manualu macie 4, 5, 6 biegów, może 8. I to powoduje, że macie stałe przełożenie. Czyli wasz silnik musi pracować w zakresie obrotów niekoniecznie efektywnej pracy, bo skrzynia biegów przekłada obroty waszego silnika przez dyferencjał na koła. A jak wiecie, silnik spalinowy nie jest tak samo sprawny w pełnym zakresie swoich obrotów. Czyli od biegu jałowego, powiedzmy 700 obrotów, do 6000, do 7000, ta sprawność nie jest równa cały czas. Gdzieś tam w okolicach 3000, zazwyczaj 4, no w jakimś tam dieslu 2500, mamy najwyższą sprawność. I najkorzystniej dla nas by było, gdyby ten silnik cały czas pracował w tym zakresie obrotów. Ale to jest nieosiągalne w manualnej skrzyni biegów. Natomiast skrzynia CVT daje nam to, że przełożenie w tej skrzyni biegów jest zmieniane płynnie. To znaczy, że silnik może mieć cały czas stałe obroty, na przykład na 2500, a skrzynia sama, zmieniając przełożenie, będzie przyspieszała nam auto. Efekt mamy tego taki, że trzymamy gaz w podłodze, wskazówka od obrotów stoi nam w miejscu, a auto sunie. I to jest takie dziwne uczucie, bo zazwyczaj z przyspieszaniem jest związane takie, wiecie, wzrost obrotów, warkot i w ogóle, a tutaj jest zupełnie co innego, jest takie pchnięcie. To jest bardzo fajne, to można polubić i przyjemnie się z tym jeździ. Idea w ogóle CVT jest super, bo ma to takie zalety, że jeśli silnik nam pracuje w zakresie najefektywniejszych obrotów, to wiąże się to z niskim spalaniem. Układ napędowy jest mniej obciążony. Nie używamy sprzęgła do zmiany biegów. To jest cały czas spięte, cały czas sunie. Także teoretycznie takie rozwiązanie powinno być bardziej niezawodne. No a tutaj niestety kłaniają nam się kochani konstruktorzy, którzy zapakowali nam do tych skrzyń kilka chochlików, które potrafią klientów kosztować kupę kasy. Jeszcze czym różni się skrzynia CVT od zwykłego, klasycznego automatu? Każda skrzynia automatyczna ma też kilka przełożeń, tak jak manual, po prostu sfiksowanych. Powiedzmy, stare automaty miały 3 biegi, teraz najnowsze, wcześniejsze jakieś mają po 8 biegów, nawet więcej. I w skrzyni automatycznej, tak jak w manualu, też mamy stałe przełożenia. One po prostu szybko się zmieniają, same się zmieniają, nie musimy używać sprzęgła. Ale też jest związane to z tym, że silnik musi
wachlować tymi obrotami też. Te obroty muszą się wahać w pewnym zakresie. Wiadomo, im więcej jest tych biegów w automacie i właśnie najnowocześniejsze, klasyczne automaty już wyprzedziły CVT-ki, bo tam jest tyle tych biegów i tak płynnie to wszystko działa, że CVT stało się takim trochę przeżytkiem w dzisiejszych czasach. I silnik pracuje już tam w tych najnowocześniejszych automacikach w swoim tym najefektywniejszym zakresie i wszystko działa spoko, także zmiana biegów jest nawet szybsza niż w DSG. Z tego co wiem, w jakichś najnowszych chyba ZF-ach już tak jest, że wyprzedzili DSG. Także polecam. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedykolwiek miał skuter albo naprawiał skuter. Jest to praktycznie to samo. W kombajnach też są takie rozwiązania. Są dwa wariatory. Coś takiego. Ciśnieniowo jest tutaj regulowane ich ściśnięcie. Tutaj mogę poruszyć nawet ręką. I to po prostu one względem siebie zmieniają średnicę jakby. To jest przenoszone takim łańcuchem. Ten łańcuch pracuje między tymi kołami. I całe przyspieszenie, cała prędkość samochodu dzięki temu łańcuchowi. Teraz bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi właśnie o skrzynię CVT. Jak zrobić, żeby się nie wpierdzielić na kosmiczne koszty napraw? Kiedy Wam ta skrzynia zaczyna poszarpywać przy ruszaniu, już czujecie, że to nie chodzi tak płynnie jak chodziło, bo natychmiast musicie coś z tym zrobić. Jeśli będziecie ignorować takie szarpanie, wszelkie jakieś nieregularności w pracy, to niestety doprowadzicie do stanu, jaki zaraz zobaczycie, jak tutaj zostało już doprowadzone. Kolejna bardzo ważna sprawa, wymiany oleju. Co 50-60 tysięcy kilometrów zmieniać olej w tej skrzyni biegów. Koniecznie. Ten olej bardzo ciężko pracuje. Tutaj bardzo duże siły działają na ten łańcuch. On tak naprawdę, tutaj takie krawędzie tych elementów, tutaj są poddawane potężnym obciążeniu. Przecież ten kawałek łańcucha nam przyspiesza 1,5-tonowe auto i to przekazuje napęd z diesla z potężnym momentem lub z jakiejś V6. Także olej to jest podstawa w tej skrzyni biegów. Pokażę Wam teraz, jak wygląda łańcuch. A raczej najważniejsza część łańcucha, czyli ta krawędź, którą on pracuje. Krawędź jest złożona z takich, jakby to powiedzieć, bolców, a raczej kołków, które mają specyficzną powierzchnię, taką tutaj boczną. I teraz tak, tutaj te elementy, które przenoszą cały napęd, są wykonane z bardzo twardego materiału. I tutaj warunkiem do tego, aby to działało bezawaryjnie, jest po pierwsze czystość, czyli tak jak wspomniałem, olej musi być czysty. A po drugie, nie może tu już następować jakiekolwiek uszkodzenie, bo wystarczy, że na jednym z elementów powstanie jakaś skaza, to będzie następowało niszczenie nawzajem tych elementów, które ze sobą współpracują i to się będzie powielało, czyli przyspieszało. Dlatego, tak jak wspomniałem wcześniej, jakiekolwiek problemy, jak zaczynają się pojawiać, reagować natychmiast, nie zwlekać z tym. Czasami może wystarczyć wymiana jakichś tam uszczelnień, bo też z tym są problemy w tej skrzyni, czy tam pompy oleju. Były możliwe upgrade'y softu w nich, żeby to wszystko płynniej chodziło. Też to ratowało te skrzynie na jakiś czas. A tutaj spójrzcie na zęby.
tu w ogóle jeden ząb jest wyłamany. Tutaj mamy do czynienia, o tutaj w tym miejscu już, normalnie wyrżnięte te zęby. Także ten łańcuch jest śmietnik. No i te bieżnie tak samo, zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę jeszcze bieżnie. Tutaj gdybyśmy założyli ten łańcuch na nowe bieżnie, to by było zabójstwo dla tych bieżni, bo tymi wszystkimi takimi defektami one by, ten łańcuch, o tutaj jest też pęknięcie, ten łańcuch rżnąłby te nowe bieżnie i doprowadził do błyskawicznego ich zużycia. Także tutaj mamy do wymiany komplet. Natomiast jak to wygląda z drugiej strony? Tutaj mamy takie stożki, które tak naprawdę to nie jest prosta krawędź. Tutaj jest delikatny łuk. Tak samo tutaj. Czyli to, te elementy ze sobą naprawdę współpracują dosłownie bardzo małą powierzchnią. I tutaj spójrzcie na te wyrobienia. Normalnie zaczepia się o to paznokieć. Także ta bieżnia jest do wyrzucenia. Tak samo ta. Tutaj już jest to zmasakrowane. Słyszałem, że są fachowcy, co to potrafią szlifować. Szczerze mówiąc, nie znam. Dobrze by było poznać. To jest wejście z napędu, a to jest wyjście. Tutaj mamy już wyjście ze skrzyni do dyferencjału. Dyfer siedzi sobie w tym miejscu, czyli tak jakby z przodu skrzyni, bo tak naprawdę cała przekładnia, wszystko mieści się tutaj. Tutaj mamy silnik, a tu mamy z przodu dyfer. Tu jest wyjście na prawą półoś. Natomiast sam dyferencjał wygląda tak, czyli można powiedzieć, że całkiem solidnie, prawda? Sam dyfer wygląda jak z jakiegoś dużego samochodu. Wygląda na trwałe. Tak wygląda skrzynia w środku. Te potężne łożyska. Nawałek wyjścia. Też tu jest potężne obciążenie, bo tutaj jest jakby wałek atakujący dyferencjału. Także tutaj zawsze to łożyskowanie jest bardzo mocne. To są problemy z tą magistralą olejową, z tymi uszczelnieniami. Wszystko jest zrobione tak, kurczę, delikatnie mówiąc, tak jak wspomniałem wcześniej, że konstruktorzy zostawili tutaj parę chochlików. No niestety zostawili tych chochlików aż trochę za dużo. Mogło być ich mniej. No ale niestety tak to już jest. Tutaj mamy wyjście już na prawą półoś. Jeszcze wracając do dyfra, jest to zwykły dyfer bez LSD. Normalny dyferencjał. Tutaj jest kosz satelitów. Widzę, że satelity, no, duże są te. Koła zębate są duże, mocne. Tutaj na tym nie widzę żadnego zużycia. Jeszcze jedna ciekawostka. Dyferencjał pracuje na innym oleju niż sama skrzynia. Tutaj jest taki uszczelniacz dwuwargowy, dwustronny, który oddziela nam dwie sfery jakby. Tu mamy olej zwykły przekładniowy, a tu mamy olej specjalny do CVT. I tutaj jeszcze jest taka ciekawostka. Widzicie ten osad? Po pierwsze, tego oleju było mało. Mało, może to źle powiedziane. Ten olej był stary. Po drugie, tu woda się dostawała do tego. I taki syf tutaj się uzbiera. Taka jakby osad z korozji. Ale mimo wszystko nie widać na dyferencjale żadnych uszkodzeń. Zęby,
Tutaj wszystko jest gładkie, bez skazy. Tak samo na satelitach, na łożyskach. Wygląda to wszystko nieźle, także tutaj pod tym względem jest to zrobione solidnie. Generalnie nasze społeczeństwo jest przesączone strachem przed skrzyniami CVT, głównie przed multitronikami. Moim zdaniem to jest delikatna przesada. No, te skrzynie nie są takie złe, ale też dla Was taka uwaga, jeśli będziecie kupować takie auto, to po prostu trzeba sprawdzić parę rzeczy, żeby się nie wpieprzyć na minę i tyle. Zróbcie jazdę próbną. Przede wszystkim zróbcie jazdę próbną na zimnym silniku, na ciepłym. Sprawdźcie, czy ten samochód przyspiesza płynnie, bez żadnych szarpnięć. Zapytajcie właściciela samochodu, czy w ogóle on coś robił z tą skrzynią, czy ją serwisował, gdzie ją serwisował. Jeśli zauważycie nierównomierną pracę tej skrzyni biegów, że coś tam jest jednak nie tak, no to już wiecie, że coś będzie do zrobienia z tym samochodem, ze skrzynią. I że trzeba się liczyć z kosztami. Jeśli będzie wszystko chodziło płynnie, tak jak trzeba, serwisujcie tą skrzynię i będzie śmigało. Nie ma tutaj żadnych większych problemów z tym sprzętem, także nie ma co się bać. Samochód z taką skrzynią eksploatuje się bardzo fajnie, płynnie to przyspiesza, przyjemnie, bez szarpnięć. Szybko się przyzwyczajicie do tego luksusu. Auto na tej skrzyni jest oszczędne, także naprawdę ma to swoje zalety. Uważajcie, no, zdrowy rozsądek, wiadomo, jak przy kupowaniu samochodu nie można nigdy ulegać emocjom, tylko trzeba brać to na zdrowy rozsądek. Łatwo powiedzieć, gorzej wykonać, ale mówię, nie można się tego bać, po prostu kupując auto z multitronikiem, czy też w Mercedesa, czy tam Nissana jakiegoś z tym, bezpośrednio z tym, z bezstopniówką. Po prostu przejedźcie się tym i sprawdźcie to dokładnie. Też radziłbym Wam, żeby była taka możliwość przejechania się zimnym samochodem, nierozgrzanym. Niektórzy sprzedawcy specjalnie tak kombinują i podstawiają Wam samochód już rozgrzany gdzieś tam na stacji benzynowej, się z Wami umawiają. Unikajcie takich sytuacji. Trzeba sprawdzić te skrzynie na zimno, na ciepło. Jeśli jest wszystko ok, powinno to śmigać. Kiedy widzicie Chrisa w kitlu, od razu wiadomo, że będzie grubo.